Do niemal 1300 przypadków pożarów traw doszło tylko w ubiegłym roku w Wielkopolsce. Prośby i apele strażaków niewiele dają. Może więc pomoże nauka. Zespół szkół ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim pokazuje uczniom, jak szkodliwe i niebezpieczne jest wypalanie traw. O szczegółach Wojciech Wysopal. Tak często kończy się wypalanie traw. Ogień niszczy hektary łąk, pól i lasów. Większość wypalania traw kończy się interwencją ze strony straży pożarnej. Ludzie, myśląc, że wypalanie traw, które jest kontrolowane przez osoby wypalające pod wpływem nagłej zmiany warunków atmosferycznych, wymyka nam się to spod kontroli. I dlatego nauczyciele zespołu szkół ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim postanowili o problemie wypalania traw porozmawiać z uczniami. Odbyły się zajęcia edukacyjne, których celem było uświadomianie uczniom i rodzicom negatywnych skutków wypalania traw. Wraz z nadchodzącą wiosną dzieci wykonały ulotki informacyjne dla rodziców na temat szkodliwości wypalania traw w okresie wczesnowiosennym. Szkodliwość takiego zachowania jest duża, bo przy wypalaniu traw następuje degradacja gleby, a do tego istnieje realne zagrożenie życia zwierząt. Szkoła z Krzyża akcję informacyjną planuje kontynuować, by świadomość dzieci i ich rodziców była coraz większa. Poszerzamy o nowe treści. I w tym momencie już mamy zaplanowany w kwietniu konkurs plastyczny skierowany do dzieci i ich rodziców z klas 1-3 pod tytułem Nie wypalaj, nie zabijaj, na który dzisiaj serdecznie zapraszamy. Wypalanie traw jest zabronione. Grozi za to do 5000 zł grzywny. Przygotował Wojciech Wysopal.